Do ruin Zamku Kmitów na Górze Sobień można dojechać z Sanoka lub Leska. Jadąc z Sanoka należy skręcić w kierunku na Przemyśl i po dojechaniu do wsi Załóż trzeba skręcić na Leską. Po kilku kilometrach na granicy pomiędzy Załóżem a Manastercem jest 400-metrowej wysokości wzgórze, na którym są ruiny Zamku Kmitów. W XIII wieku na wzgórzu Sobień nad rzeką San zbudowano królewską warownię strzegącą szlaku prowadzącego wzdłuż rzeki. Budowla była drewniana i dopiero kiedy w 1389 roku król Władysław Jagiełło nadał zamek rycerskiemu rodowi Kmitów, została ona na przełomie XIV i XV wieku przebudowana. Na podstawie odtworzonych planów murów zamkowych wykonany został szkic przypuszczalnego wyglądu wieży oraz elewacji zachodniej i południowej zamku. Od południa pod niemal pionową ścianą wzniesienia płynęła rzeka, dając z tej strony pewną ochronę. Dzisiaj koryto rzeki jest przesunięte od góry około 100 metrów na południe, a pod górą poprowadzona jest linia kolejowa do Ustrzyk Dolnych. Wracając z Lwowa do Krakowa, król Władysław Jagiełło w dniu 1 maja 1417 roku zatrzymał się na jeden dzień na Sobie. Następnego dnia w sanockim kościele wziął ślub z Elżbietą Granowską. Na cześć króla i jego przyszłej małżonki oraz świty dworskiej na Sobieniu wydano ucztę z tańcami i turniejem rycerskim. Potem przyszedł rok 1474 i najazd wojsk węgierskich. W czasie tego najazdu zamek został poważnie uszkodzony. W związku z czym Kmitowie przenieśli swoją siedzibę do pobliskiego Leska. Zamek na Sobieniu pozostaje niezamieszkały i powoli zamienia się w ruinę. W latach 1580 do 1730 właścicielami ruin zamku byli stadnicy. Potem przechodził na własność Osolińskich, Mniszchów i na koniec Krasickich. Ostatecznych zniszczeń dokonała pierwsza i druga wojna światowa. Obecnie ruiny są zabezpieczone i udostępnione do zwiedzania.
tarasu widokowego jest piękny widok na San i Bieszczady, a Sobień chowa się w wysokich drzewach.